Witamy Państwa znów. Kolejny film. Dzisiaj mamy taki temat wizy do USA. To jest jakby taki temat bumerangowy, który zawsze wraca. I ja mam tutaj jakby swoje zdanie na ten temat. Natomiast okazuje się, że jest o wiele głębszy temat. I trochę wygląda inaczej. Ale ja to po prostu traktuję to jakby no same wizy, same w sobie, jako jeden sposób wyrzucenia Polaków do zagranicy. Sprawy wyrzucania Polaków za granicę to już sięgają czasów Bonapartego, Napoleona, który wysłał na Martynikę Polaków. I dzisiaj wielu z tych mieszkańców Martyniki ma takie dziwne góralskie twarze i nawet podróżnicy na to zwracają uwagę. Później wiadomo, były wozy drzymały, wypędzanie inne, germanizacja, no i wiadomo, wiązało się to z emigracją. Natomiast no, mamy teraz Unię Europejską, też kiedyś była komuna, później było powiedzmy rok 80, to wielka fala emigracji, 89, 90, do dzisiaj to już trwa. No i można tutaj sobie potraktować te kwestie wiz do Ameryki jakby powiedzmy no, kolejny sposób na wygonienie Polaków. No ale, jest jedno ale, dlatego oddaję głos, że to może zupełnie trochę akurat w tym przypadku inaczej wyglądać. Wskazujemy Państwu na dowód na to, że konferencja została poprzez TVP Info przerwana, bo Andrzej Duda uchylił się od odpowiedzenia na pytanie poprzednio zadane. A tutaj jest dalszy ciąg. Zobaczymy jeszcze jedną, może jego wypowiedź. Tak to jest, proszę Państwa, sterowane. Będą powstawały rurociągi, połączenia i to dwustronne, jak na przykład Węgry posiadają w kierunku Rumunii, jak również w kierunku Chorwacji. Ale uchodźców mają coś przykryć, co jest związane z surowcami. To tak nie może być, że Węgry się wywiązują ze swojego zobowiązania. Te inwestycje są wykonane w terminie, tu do sąsiadów na gaz, ale to nie. Czyli Węgry potrafią już dostarczać gaz do swoich sąsiadów. Ale w przypadku pozostałych tych dwóch państw tak się nie dzieje. Podzielone to korzyść cel o forażu, prawo starsza, to w jaki sposób można w takich warunkach ten wspólny cel zrealizować, czyli poprzez wspólną dystrybucję? Dziękuję panom prezydentom za objaśnienia. Wiem, że jeszcze wiele pytań zostało bez odpowiedzi, ale niestety nie mamy już czasu na więcej. Dziękuję bardzo. Przerwali w najciekawszym momencie, a teraz już zakończyli bardzo szybko. Talk about a good step in terms of the Russian threat, but has NATO and the West and the EU responded strongly to Russia? What more would you like to see? Co jeszcze chciałby pan zobaczyć? Jaką jeszcze odpowiedź? No ja przede wszystkim uważam, że my jednak powinniśmy stale domagać się powrotu do relacji tych geopolitycznych, które były przed aneksją Krymu. To znaczy tym punktem wyjściowym powinno być wycofanie się Rosji z aneksji Krymu. Już nie wspomnę, że zakończenie wojny na Ukrainie, czyli w pierwszej kolejności pełna implementacja porozumień mińskich, no, która niestety, trzeba to jasno powiedzieć, do tej pory nie nastąpiła.
I to są problemy, które są, wobec których niestety jak na razie Zachód wydaje się kompletnie bezsilny. W tej chwili na forum europejskim niektórzy politycy, coraz poważni politycy, nie tylko członkowie Parlamentu Europejskiego, co jeszcze będąc członkiem Parlamentu Europejskiego w trakcie obrad słyszałem wielokrotnie, kiedy mówiono dajcie spokój z Ukrainą, prawda, my potrzebujemy robić interesy z Rosją. Oczywiście takie głosy padały, tak? No ale wiadomo, w każdym parlamencie padają różne skrajne głosy. Natomiast w tej chwili mamy wypowiedzi poważnych europejskich polityków, którzy mówią, a no dajcie spokój, trzeba zawiesić sankcje, czyli wracamy do business as usual. No, według mnie Europa absolutnie nie powinna się na to zgodzić, bo to oznacza akceptację dla agresywnej, imperialnej polityki. Most NATO allies have contributed troops and aircraft to the US-led anti-ISIS coalition. Poland has not. Why? Polska tego nie uczyniła. Dlaczego? Mówię o koalicji prowadzonej przez Stany Zjednoczone. Myśmy zadeklarowali wsparcie tutaj. Zadeklarowaliśmy wsparcie i to zarówno jeżeli chodzi o nasze możliwości lotnicze, to znaczy samoloty F-16 do celów patrolowych i rozpoznawczych, a także zadeklarowaliśmy wsparcie poprzez wysłanie oficerów, którzy przeprowadzaliby misje szkoleniowe, w związku z czym no, to nie jest tak, że myśmy tutaj od tego, znaczy myśmy uznali, że to nie jest nasza sprawa, wręcz przeciwnie. My uważamy, że to jest nasza sprawa, bo to jest dzisiaj bardzo ważna sprawa dla Europy. To nie tylko kwestia pokoju światowego, państwo islamskie, ale to także no wielki niestety rozrost zagrożenia terrorystycznego, no a przede wszystkim kryzys migracyjny w Europie. Wojna w Syrii jest bezpośrednim impulsem kryzysu migracyjnego europejskiego, no który w istotnym stopniu niestety dezintegruje wspólnotę europejską dzisiaj. I my uważamy, że absolutnie fundamentalnym elementem, który powinien zostać zrealizowany, jest uczynienie wszystkiego, aby wojna w Syrii się zakończyła, choćby tylko po to, żeby ci ludzie, którzy uciekają przed zagrożeniem życia, mogli wrócić do domu. Na pewno się będzie zresztą Angeli kłaniał w pas, to już znowu się niestety zdarzy prawdopodobnie. Migrants would not be accepted into Poland anytime soon. And there have obviously been critics across Europe that have said Poland wants us to contribute troops and resources in their challenge with Europe. And yet they're not doing enough. The migrant crisis are in our battle against ISIS. So what would your response be? Be the critics that would suggest that Poland wants it one way and not the other. You want the help from NATO, and yet on the migrant crisis and on ISIS, you're not contributing. Ale tutaj sobie trzeba jasno powiedzieć, że wielu europejskich przywódców kręci się w kółko troszeczkę jak gdyby chwytając się za własny ogon. Bo z jednej strony mówią tak, musimy zachowywać się humanitarnie, tak, musimy przestrzegać praw obywatelskich, także oczywiście praw uchodźców, a z drugiej strony mówią tak, no to będziemy tych uchodźców grupowali, będziemy ich przymusowo relokowali do różnych państw europejskich. My od samego początku stoimy na jasnym stanowisku. Polska nikomu nie odmawia pomocy. Jeżeli ktoś zjawi się w naszym kraju, jeżeli ktoś będzie w naszym kraju szukał dla siebie schronienia przed wojną, przed niebezpieczeństwem, szukał dla siebie dobrego życia, Polska absolutnie dla takich ludzi nie zamyka swojej granicy. To chcę z całą mocą podkreślić. Myśmy nikogo z naszego kraju nie wyrzucili, myśmy nikogo z naszego kraju nie odesłali, myśmy nikomu nie odmówili pomocy. Natomiast nie zgadzamy się z polityką... No to patrzmy troszkę na końcu. Ten Atlantic Council, czyli Światowy Kongres Żydów, zadaje pytania Andrzejowi Dudzie. Przyjeżdża tutaj wkrótce do Wrocławia, całe to żydostwo. Ja jestem Amerykaninem polskiego pochodzenia.
odpowiedź jest bardzo prosta. No, proszę nie oczekiwać ode mnie po pierwsze tego, że ja będę w jakikolwiek sposób ingerował, czy w jakikolwiek sposób negował, czy posponował to, co piszą dziennikarze, to, co jest publikowane w mediach. Ja oczywiście mogę się z tym nie zgadzać, ja oczywiście mogę mieć odmienne zdanie, ja oczywiście boleję nad sytuacją, jeżeli fakty, które są w Polsce, są przedstawiane w sposób nieprawdziwy, a to się niestety zdarza. Bardzo często dla Królewskiej TV kręcimy ten film dlatego, żeby zobaczyć, dlaczego Duda nie został przyjęty przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, a tylko przez Kongres Żydów Światowych, globalnych. Spraw wewnętrznych, między innymi po to, żebyście Państwo mieli z pierwszej ręki od polityka, który jest dzisiaj prezydentem Rzeczypospolitej i w związku z tym jest zaangażowany w kwestie przyszłości kraju na najwyższym szczeblu, relacje z pierwszej ręki. I chcę Państwa tutaj uspokoić, a mianowicie my podejmujemy w kraju wszelkie działania do tego, aby ten polityczny kryzys rozwiązać. Jest opinia Komisji Weneckiej, która jest przedmiotem analizy, która będzie implementowana do polskiego systemu prawnego. Uważam, że należy rozważyć również zmianę rozdziału 8 Konstytucji, to jest z 97 roku, która w tej chwili obowiązuje. Mówicie Państwo, jak się Żydom tłumaczy zmian Konstytucji. Odpolitycznić Trybunał Konstytucyjny w tym znaczeniu, żeby wybór sędziów do Trybunału był bardziej niezależny od decyzji polityków i żeby sam Trybunał zamiast zlikwidować nie był takim swoistym politycznym posłuchajmy językiem jeszcze, uwagi, co on powie o był królewcy. Czy też czegoś nauczyć i czegoś powiedzieć? Bardzo proszę. Chwileczkę, dostarczymy Pani mikrofon. Tak, tutaj jest Irena Lasota. Kto to jest? Border, już słyszycie Państwo, jaka żydówka. I widzicie Państwo, o wizach do Stanów Zjednoczonych zero rozmowy. Sankcje oczywiście mają wymiar polityczny. My powinniśmy rozwijać naszą politykę bezpieczeństwa i dlatego ja też jestem zwolennikiem polityki sankcji, bo sankcje są tak naprawdę pokojowym środkiem oddziaływania i przywracania ładu w przestrzeni międzynarodowej, przywracania przestrzegania prawa międzynarodowego. Ale drugi element niezwykle ważny to są zwykłe relacje międzyludzkie. Ten ruch bezwizowy, który tam ma miejsce, z niego korzystają zwykli obywatele przede wszystkim. I proszę mi wierzyć, ja wielokrotnie rozmawiałem z tymi, którzy są beneficjentami tego ruchu bezwizowego, zwykłymi ludźmi, którzy mówią, że jest to dla nich ogromnie ważne, żeby właśnie ta możliwość przemieszczania się, podróżowania była. I kiedy ja mówię, że my absolutnie nie chcemy jako sąsiad dokonywać izolacji Rosji, tak jak mówiłem w moim wystąpieniu, to mówię właśnie choćby o takich elementach, tak? Ja chciałbym, żeby wymiana kulturalna, wymiana ta zwykła społeczna, wymiana młodzieży, wymiana naukowa pomiędzy Polską a Rosją była realizowana. Tam oczywiście, gdzie to jest możliwe. Bo to są takie elementy jednak cały czas starania się o to, żeby utrzymywać w miarę normalne relacje. Natomiast element sankcji politycznej, oddziałującej przede wszystkim na rosyjskie władze i oddziałujące na, no, chociażby na rosyjskie kwestie przemysłu militarnego, no, to jest drugi element, ale mówię, trzeba szukać takiego elementu balansu, który, no, powtarzam jeszcze raz, nie chodzi o to, żeby się zamykać przed rosyjskim społeczeństwem. Nie chodzi o to też, żeby się izolować, czy żeby izolować Rosję. To jest ten element, ja tu Państwu wkleję tą mapę. W relacjach pomiędzy krajami, najpierw który Królewiec. Ja osobiście uważam za nieszkodliwy i który powinien być utrzymany. Do Polski.
Ale przecież nie dojdzie do Polonii. Co oczywiście, przepraszam, jeszcze jedno zdanie, co oczywiście nie zaprzecza bardzo pilnemu strzeżeniu granicy. Mr. President, we thank you so much for taking our questions, and also just speaking for Mika and myself, we thank you and your country for being such a steadfast friend of the United States of America. Ani razu nie pada słowo o Polsce, ani z jego ust. Się Polakom od 20 kilku lat, że wizy do Stanów załatwiane są. Już mówił to prezydent taki, śmaki, owaki. Jakiej narodowości ci prezydenci byli, jakiego pochodzenia, to państwo się domyślacie. Neurotycznego, niestety trzecia RP. I na mówieniu na razie stoi. Na tej mapce widzieliście państwo, Polski nie ma, dlatego że Polska jest w ruchu wizowym ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, natomiast wszystkie kraje ościenne tak naprawdę, oprócz oczywiście jeszcze na razie Ukrainy i Białorusi, ale były kraje demoludów, Czechosłowacja podzielone na Czechy i Słowacja, mają już ruch bezwizowy, a nawet były republiki radzieckie, kraje bałtyckie, czyli Litwa, Łotwa i Estonia, mają ruch bezwizowy. Oczywiście cała stara Europa, tak zwana Europa Zachodnia, czyli też to ma ruch bezwizowy. NRD wcielone do RFN-u, ruch bezwizowy i tutaj trzeba się zatrzymać, jak to Niemcy, z którymi Amerykanie przecież w II wojnie światowej stali po zupełnie dwóch innych stronach, walczyli, mają ruch bezwizowy, a Polska w roku 2016 nadal ma przymus załatwiania wiz do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ktoś chce wyjechać do Stanów Zjednoczonych nawet na tydzień, na wycieczkę czy na miesiąc w celach turystycznych lub spotkania się z rodziną, to musi załatwiać sobie drogą i skomplikowaną wizę. No dobrze, to teraz jaki jest główny cel tego, że no przez tyle lat nie szło tego załatwić i to jest taka, albo specjalnie się tym nie interesował, może tak. Może się interesowali. Może się tym się bardzo interesowali. Tak, Polacy tak, no ale dobrze. A nie Polacy? Polacy chcieliby ruch bezwizowy mieć oczywiście. Tak. I jest to białą plamą na mapie zrobionej przez ambasadę USA. Polska jest białą plamą na mapie. Jest to upokarzające, po pierwsze, dla Polaków ciągle proszenie się naszego sojusznika Stanów Zjednoczonych Ameryki o zniesienie obowiązku wiz, ale jest tu drugie dno. O, no właśnie, to jest ważne. Tych prezydentów i tych ministrów spraw zagranicznych pochodzenia niepolskiego, którzy niby rzekomo mieli to załatwiać, już wojna w Iraku, już tam w Afganistanie wysłanie polskiego wojska, i nie wiadomo, co, gdzie jeszcze wysłanie polskiego wojska do Afryki, do Czadu, dobra, Libanu, no i miało spowodować ruch bezwizowy do Stanów Zjednoczonych i nadal go nie ma, bo no, właśnie. Domniemamy, że osoby rządzące trzecią RP mają co najmniej podwójne obywatelstwo, w tym drugie obywatelstwo izraelskie. Czyli one, używając paszportu izraelskiego, są w ruchu bezwizowym do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na jaką skalę jest ten proceder stosowany? Tu dziennikarze śledczy powinni się tym tematem zająć, szczególnie, że po wymianie ekipy rządzącej 25 października 2015 roku przy urnie, przy cudzie nad urną kolejnym, mamy bardzo proamerykańskich polityków w rządzie i prezydenta bardzo proamerykańskiego, który już w ONZ był,
I jak wrócił ze Stanów Zjednoczonych, przypominacie sobie Państwo, czy on cokolwiek o tym powiedział? Nie powiedział. Dobrze, ale teraz no to drugie dno. Trzecie dno już tym razem, bo drugim są te paszporty izraelskie, którymi się te osoby dobrze posługują. A no dobra, drugie dno, trzecie dno. Trzecie dno to jest... Pozostała powołana osoba, która nie urodziła się w Polsce, nie mieszkała w Polsce, nigdy, ledwo mówi po polsku, próbuje się to zatuszować, komentując jakby pozytywnie znajomości językowe tej osoby, że zna 6 języków, ale proszę Państwa, osoba nieurodzona w Polsce, nie mieszkająca w Polsce nigdy, stała się ministrem właśnie od środkiem ciężkości, także załatwiania wiz. Dlaczego? Powołano ministerstwo specjalnie dla tej osoby. AA, zdradzę, takie inicjały ma ta osoba. Celem załatwienia wiz. Tak się to sprzedało Polakom w prasie i w mediach. Tak się to obwieszcza Polakom. Dlaczego ta osoba ma załatwiać wizy? Dlaczego nie będzie robił tego prezydent Andrzej Duda? Osobiście. Lub minister spraw zagranicznych. Czyli dobra, mamy drugie obniżono dno. Rangę, obniżono rangę tej kwestii. Czyli, że wszystkie kraje ościenne mają naokoło zniesione już wizy, a Polska nadal ma wizę. Kolejnym dnem jest to, że domniemamy, że jest to spowodowane także tym, żeby Polacy nie jeździli do Stanów, żeby nie było kontaktu z Polonią, żeby Polacy nie mogli Polonii przekazać prawdziwych informacji na temat sytuacji w Polsce. Czyli takie, można powiedzieć celowo, takie utrudnienie, no powiedzmy, żeby była ta Polonia zdezinformowana, ponieważ z tego co wiem, jedna osoba mi to właśnie powiedziała, że jej zasługą jako blogera to było tego, że podzielenie Polonii na Polonię polską i tą Polonię tak zwaną nemrodyczną. Czyli judeopolonię. No, a więc tutaj, a więc jest taki element po prostu podziału, a więc powiedzmy, no takie kontakty by trochę tutaj zmieniły sytuację. Chociaż jest internet, a więc to trochę może, ale jeżeli ktoś do kogoś jedzie, tam coś przekazuje osobiste zdania, co widział, co się dzieje, a więc to jest zupełnie inna para kaloszy niż jakiś przekaz ten internetowy, nie? Wiem, że do Izraela wyjechało bardzo dużo przestępców, morderców, Polaków, Żydów, wiadomo, do Izraela. Tam oczyszczeni zostali w pewnym sensie. No, na przykład tak zwany profesor Bauman jest tego przykładem. Jak oczyszcza się mordercom życiorysy na tak zwanym Zachodzie i później robi się z nich osoby z nominacjami jakimiś profesorskimi, czy tytułami, prestiżowymi nagrodami. A więc wielu ubeków żydowskiego pochodzenia wyjechało do Izraela, a potem do Stanów i tam ich dzieci i wnuki z oczyszczonymi lub nawet kradzionymi życiorysami wracają teraz do Polski w formie judeopolonii i niestety mamy do czynienia także medialnie z atakiem takich osób, które tak naprawdę nie wiadomo jakiego są, kim byli rodzice, kim byli dziadkowie, co robili. W ogóle to pytanie, kim był twój dziadek, z dwóch stron ma się dziadka, to jest kluczowe pytanie. Lub pradziadek w sytuacji tak bardzo młodych. A więc młodych osób. Mamy pierwszą tą, że po prostu elity rządzące, nemrodyczne, mają paszporty podwójne. I, a więc im to jest, te wizy potrzebne jak dziura w moście. Niepotrzebne. Tak, natomiast jest mowa. Natomiast następna, to żeby po prostu Polacy specjalnie krążyli za oceanem, żeby po prostu nie było tej takiej... utrudnić kontakty. Utrudnić te kontakty z Polonią, powiedzmy. A ci, którzy tam wjadą, bo są tacy różni dezinformatorzy, którzy tam jeżdżą ciągle, no i udają tak zwanych publicystów, że oni są niezależni
udają tam różnych kandydatów, niby polskich. Oni wszyscy tam jeżdżą, a później się okazuje, że on został na parę miesięcy tam, nie? Na jakieś szkolenie. No, mówi się nawet, szkolenie. Że Beata Szydło była szkolona. Na jakieś tam szkolenia, a więc po prostu no, jakieś tam, no takie szkolenia powiedzmy. Prokurator generalny był tam szkolony, Seremet. Tak, a więc to w ten sposób oni właśnie tam jeżdżą, powiedzmy, te wyjazdy tak się kończą. Nawet co niektórzy tutaj ostatnio sprawa była, że na jakiś czas wyjeżdżają do Stanów, później wracają tutaj i zakładają jakąś taką telewizję TV, a później się okazuje, że ktoś tam był jakimś, czyli teraz robi za dezinformatora, a kiedyś był agentem bezpieki, nie? A mało tego, jeszcze też w Stanach był jakiś tam czas, no i niewykluczone, że mógł być właśnie na takim słynnym szkoleniu. No i wiadomo, że każdy się tutaj domyśla, jakie to może być szkolenie. No to są właśnie takie kwestie tych wszystkich wiz, a więc to takie to jest dno naszym zdaniem, no takie dwa dna są. No i czas jakby pokazuje, że te dna no funkcjonują. No to praktycznie z tego tematu tyle, no jest to taki przerywnik, żeby no zobaczyć, co tak naprawdę w tej kwestii się dzieje i pewnie dużo Polaków, którzy są tutaj związani jakby rodzinami ze Stanami i na odwrót, no żeby mieli tą świadomość. Chciałam tylko dodać, że w kwietniu, w maju, zaraz na początku działalności naszego kanału na YouTubie, Telewizja Królewska zrobiła taki solidny film na temat właśnie sytuacji wiz, konieczności obligatoryjnego załatwiania wiz do Stanów Zjednoczonych. Zmienił się główny ambasador USA, wymieniono nam, to też była osoba, poprzedni ambasador pochodzenia właśnie ubeckiego, nemrodycznego, niestety, więc Stany Zjednoczone widzimy, jak nas traktują, przesyłają nam tu pozornie Amerykanów, a to nie są Amerykanie, znaczy nie są neutralnymi dla nas Amerykanami. Jeżeli ktoś miał korzenie w dziadka w Urzędzie Bezpieczeństwa i niszczącego Polaków, no to jakże on może być ambasadorem dobrym dla Polski, dla Polaków? Przecież służby polskie przyjmują taką nominację lub nie przyjmują. Wymieniono ambasadora, czy nowy ambasador jest lepszy? Wymieniono ekipę, czy rządzącą Polską w 2015 roku, czy ona jest lepsza? Dobra, czy to tyle. Po wizach to będziemy widzieć. No, zobaczymy, co się będzie działać, także... No, ja bardzo bym chciała, żeby zniesiono te wizy, dlatego że to jest po pierwsze upokarzające dla Polaków w sytuacji geopolitycznej Polski i tak ogromnej Polonii i wkładu Polonii w historię Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dobrze, dziękujemy. Świadczenie na koniec roku, dlatego że ten koniec roku składa do refleksji nad tym, co będzie dla nas szczególnie ważne w zbliżającym się 2016 roku. Mija kilka tygodni... Tymczasem popatrzmy na... Mamy wobec niego ogromne oczekiwania. Jak głosowała za granicą? Zgłębianie różnic pomiędzy środowiskami politycznymi i ludźmi, którzy się z nimi identyfikują. Ich skala jest tak duża... Republika Federalna Niemiec. Znany ze zdecydowanych ocen naszej rzeczywistości. Prosi w jednym ze swoich ostatnich tekstów, cytuję, żebyśmy pokój czynili, szukali dobrej woli w sobie i w innych. Dziś odpowiedź na tę prośbę jest nam szczególnie potrzebna, żebyśmy wychylili się z dwóch gett, na które podzieliła się Polska. Wybory to Senat. Nie ze złą wolą, ale z dobrą właśnie. Dzielenie dzieli, budowanie buduje. Liczba uprawnionych do głosowania 22 tysiące w całej Republice Federalnej Niemiec. Pamięci i nadziei. W takim duchu podczas pasterek wypowiadało się wielu biskupów. W Poznaniu arcybiskup Stanisław Gondecki zachęcał do modlitwy w intencji pokoju w naszej ojczyźnie. I tutaj mamy córkę zdrajcę Andersa, którą lansuje marszałek Leszczyński. Wojciech Edward lansuje córkę zdrajcy.
Pawlak, no to jest znane nazwisko. Za ceny gazu latyfundia na terenie Rzeczpospolitej, rolne latyfundia. 22 567 uprawnionych do głosowania w całej Republice Federalnej Niemiec. Zobaczmy, ilu było uprawnionych w USA. Może się dokonać tylko w pewnej wspólnocie, a nie w walce. Do odbudowania wspólnoty wzywał prezydent Andrzej Duda, także podczas inauguracji. Dobrze, proszę Państwa, 27 tysięcy. Jestem przekonany. 27 tysięcy Polaków zaledwie było uprawnionych i pół, no 27 576 uprawnionych do głosowania w całym USA. I pozwolę sobie na jeszcze jedno zdanie w ramach oświadczeń, mianowicie nawiązujące do Stany Zjednoczone Ameryki. Roberta Tofchana, który zwrócił się do swojego syna. I aczkolwiek nie było to związane z tematem, który omawiał, to jednak na mnie to sprawiło ogromne wrażenie, że w dniu 18 urodzin żałował, że nie jest... Zobaczmy, ile w Etiopii. Etiopia. Etiopia. Ilu Polaków jest uprawnionych do głosowania w Etiopii? 39. To było ogromnie ważne, że... A Sudan nadal jest niepodzielony. Wiecie Państwo, tu jest Sudan Północny i Sudan Południowy. Najmłodsze państwo świata. Ale na tej mapce Państwowa Komisja Wyborcza nie uwzględniła tego państwa. Egipt. Najlepsze życzenia, żeby w tą dorosłość wszedł jak najlepiej, samych sukcesów i wszystkich. W Egipcie 107 osób. Sprawą bardzo ważną i to pan senator dobitnie. No, zobaczmy. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Ambrozi. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jest to oświadczenie skierowane do Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie podstaw faktycznych podjęcia uchwały z 11 września 2015 roku. Zapoznałem się z treścią uchwały Rady z 11 września 2015 roku pod tytułem Uchwała Rady w związku z wypowiedziami osób pełniących funkcję. Ambrozie, kto z jakiej partii jest? Dotyczącymi tymczasowego orzeczenia opiekuńczego wydanego przez Sąd Rejonowy w Nisku o umieszczeniu małoletnich dzieci w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym i rodzinie zastępczej. W treści uchwały zawarta jest miażdżąca krytyka wypowiedzi osób publicznych dotyczących sądu w Nisku. Problem w tym, że przedmiotowa uchwała ani nie wymienia tych osób, ani nie przytacza ich bulwersujących wypowiedzi. W związku z powyższym proszę o wskazanie choćby jednej konkretnej wypowiedzi. W Indiach 100 osób jest uprawnionych do głosowania. Proszę również o informację, czy przy... Zobaczmy Australię. Uchwały Rada zwróciła się do autora wypowiedzi. Australii. 1476 osób jest uprawnionych do głosowania. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana senatora Dowhana. Dlaczego tu się podświetla Jordan, a Izrael się nie podświetla? W Jordanii 60 osób. Dziękuję panowie senatorowie. Więcej niż. Muszę tu zostać. Raczej już nie dotrę do domu. Ale też zawsze składałem do protokołu oświadczenia. Dzisiaj pozwolę sobie je przeczytać. Mam dwa oświadczenia, które chcę złożyć. Jedno na ręce ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Mariusza Błaszczaka w sprawie usprawnienia pracy urzędów stanu cywilnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań 106 osób w usprawnieniu pracy w Meksyku. Stanu cywilnego 106 Polaków. Dlaczego te państwa tu się w ogóle nie podświetlają? Zobaczmy to. Republika Nigerii. 24 osoby uprawnione do głosowania, tak oni Polaków nazywają to PKW. Powyższe zaległości z dnia na dzień wzrastają. Argentyna, skąd papież Franciszek pochodzi. 113 Polaków. Zobaczmy w całej Rosji w takim razie. Federacja Rosyjska, 564 Polaków uprawnionych do głosowania. Nie, to jest jakaś kpina po prostu. Wyspy Brytyjskie. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii,